Co sądzisz o Andrzeju lepperze? Według mnie posiadał haki na osoby na najwyższych szczeblach władzy i zapłacił za to najwyższą cenę. Zresztą, nie tylko on. Czy oglądasz Krzysztofa Jackowskiego? A jeśli tak, to jakie są twoje osobiste odczucia co do jego umiejętności? Nie oglądam, ale wiem o kogo chodzi. Jeśli chodzi o jego umiejętności, to może powiem to w ten sposób. Obejrzałem wszystkie sezony Mentalisty, gdzie były opisywane tego typu osoby i różnego rodzaju zjawiska paranormalne. Puenta była zawsze taka sama ściema i ogłupianie ludzi dla kasy i sławy. Oczywiście stoją za tym pewne mechanizmy, których trzeba się nauczyć i trzeba mieć pewnego rodzaju talent, ale wszystko wskazuje na to, że to jedna wielka ściema. Z jaką twoim zdaniem partią Konfederacja mogłaby wejść w koalicję lub startować z jednej listy w wyborach 2023 do Sejmu? Sama Konfederacja to w tej chwili koalicja trzech ugrupowań, więc nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, żeby zapraszać tam jeszcze inne środowiska. Kiedyś był Byłbym za tym, żeby Cookies 15 dołączył do Konfederacji, ale ten ruch już według mnie jest spalony. Czy znasz jakieś języki obce, oraz czy ewentualnie wykorzystałbyś ich znajomość do pracy za granicą? Język angielski znam w miarę biegle. Oglądam PewDiePie na YouTube i tak z 95% tego co mówi rozumiem. Gorzej u mnie z mową, ale podejrzewam, że gdybym wylądował na rok w Anglii to pewnie bym się wyrobił. Kogo lubisz, a kogo nie lubisz, z partii Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli mówimy o partii, a nie o klubie parlamentarnym, to najbardziej nie lubię Joanny Lichockiej, Ryszarda Terleckiego, yy, Małgorzaty Gosiewskiej, Jacka Sasina i Mateusza Morawieckiego. Jeśli już musiałbym wybrać kogoś z PIS, kogo lubię, to wybrałbym Małgorzatę Wasserman. Wydaje się bardzo sympatyczną kobietą. Czy zamieniłbyś duopol popis na Konfederacja Lewica? To zależy o czym mówimy. W tej chwili duopol popis nie jest aż tak mocno widoczny, bo PiS tak naprawdę rządzi większościowo, a PO no w sumie razem z lewicą czasami pomagają. Jeśli Konfederacja i Lewica mieliby taką samą ilość posłów i mieliby przekonywać siebie nawzajem, żeby jakieś tam ustawy przechodziły, no to w sumie byłbym na tak, bo. To nawet byłby bardzo ciekawy widok. Jeśli konfederacja miałaby zastąpić pis, ale wica koalicję obywatelską, jeśli chodzi o ilość posłów, no to w sumie też byłbym na tak. Jeśli jednak lewica miałaby mieć większość, to zdecydowanie nie. Którego oddanego głosu w swoim życiu najbardziej żałujesz, a z którego jesteś najbardziej dumny? Najbardziej żałuję oddania głosu na ruch Palikota. Już wielokrotnie o tym mówiłem i nawet za to przepraszałem. Janusz Palikot przekonał mnie do siebie walką z biurokracją, obniżaniem podatków, a jak już jego ugrupowanie dostało się do Sejmu, to pierwsze co zrobili, to zaczęli walczyć o zdjęcie krzyża w sali plenarnej. Gdyby mógł się wrócić w czasie, to... Pewnie nie oddałbym swój głos na nową prawicę. Nie dostaliby się do Sejmu, ale przynajmniej miałbym czyste sumienie. Najbardziej jestem dumny, a w sumie jestem po prostu usatysfakcjonowany oddaniem głosu w ostatnich wyborach na Artura Dziambora z Konfederacji. Na razie jestem zadowolony z tego, jak reprezentuje mniej swoich wyborców w Sejmie i w mediach. Mam nadzieję, że cała Konfederacja pozostanie merytoryczna. I nie dołączy do totalnej opozycji. Czy Zjednoczonej Prawicy grozi realny rozłam? Jeśli tak, to kto mógłby pójść swoją drogą? Obecnie według mnie za dużo tam haków i wzajemnych interesów. Solidarna Polska i porozumienie, no, mają za dużo do stracenia, zresztą było to widać przy ostatnim kryzysie w Zjednoczonej Prawicy. Czy twoim zdaniem konfederacja powinna stanowić jedną partię, nie dzieląc się na Korwina, Ruch Narodowy i Koronę? Może przyrównam to do Zjednoczonej Prawicy. Mamy tam PiS, Porozumienie Jarosława Gowina i Solidarną Polskę. W konfederacji mamy partię Korwin, Ruch Narodowy i Koronę. I teraz w tych dwóch ugrupowaniach, w którym są różne koalicje, pewnie jest wiele różnic, ale jedna jest podstawowa. W Zjednoczonej Prawicy tak naprawdę rządzi Jarosław Kaczyński. Ostatnio było widać, że nie wszystkim się to podoba i był kryzys w Zjednoczonej Prawicy, chociaż pewnie też chodziło oczywiście o pieniądze, o stanowiska, o władzę. W Konfederacji tak nie ma, przecież w Konfederacji nie rządzi jeden wódz, tylko mamy tak jakby trzy oddzielne byty. I tak jak światopoglądowo te byty się ze sobą zgadzają, tak pod względem gospodarczym to nie jest aż takie pewne weźmy taki protekcjonizm. Partia Korwin w ogóle nie dopuszcza myśli, że państwo może chronić przedsiębiorców swoich krajowych przed zagraniczną konkurencją. Tymczasem ruch narodowy, nawet żeby chronić tych przedsiębiorców krajowych, byłby w stanie wprowadzić cła. No, to jest taka jakby podstawowa różnica i sprzeczność między tymi dwoma partiami. I teraz pytanie, czy to jest na pewno dobre? To zależy, o czym dokładnie mówimy. Czy Ruch Narodowy byłby za zlikwidowaniem programu Rodzina 500? Raczej wątpię. W swoim programie przecież mieli zniesienie progu dochodowego, no który w końcu i tak PiS zniósł. I teraz pytanie, jakby zagłosowali w sprawie likwidacji Rodzina 500? Według mnie by się wstrzymali. No a czy to jest na pewno dobre? Według mnie w takich kluczowych sprawach, bo to jest kluczowa sprawa, bo to jest ogromne obciążenie dla budżetu państwa, jednak partia powinna głosować yy, no tak samo. Yy, w tym przypadku tak by nie było, chociaż podejrzewam, że posłowie Ruchu Narodowego powiedzieliby, że to zależy co w zamian, co w zamian programu Rodzina 500. Pytanie, czy... Sama likwidacja podatku dochodowego, może plus reforma ZUS-u, żeby nie płacić składek ZUS, czy to by im wystarczyło? No ale to już trzeba się pytać posłów ruchu narodowego. Czy prezydent Andrzej Duda ma szansę stać się liderem Zjednoczonej Prawicy? PiS za 5 lat. Według mnie ma zbyt słaby charakter na takie rzeczy, bo no jednak członków partii, tak jak widać po Jarosławie Kaczyńskim, trzeba ostro trzymać zapysk. Wydaje mi się, już o tym mówiłem, że prędzej po zakończeniu swojej. Kariery na stanowisku prezydenta RP, Andrzej Duda wystartuje z list PIS yy, do Parlamentu Europejskiego. No i z całą pewnością, ze sporym poparciem zostanie europosłem. Nie oszukujmy się, w Parlamencie Europejskim jest o wiele lepsza kasa i zdecydowanie Opłaca mu się po prostu zostać tym europosłem, niż zostać w Polsce, którego ugrupowania z obecnych zabraknąć może w przyszłej kadencji. z 15 uratował PSL i według mnie drugi raz już to się nie wydarzy, więc PSL i Cookies 15 według mnie nie wejdą do Sejmu. Życzyłbym sobie też, żeby Lewica nie weszła do Sejmu i. No, mam nadzieję, że będzie tam w środku w tym środowisku jakiś rozłam. Wtedy podejrzewam, że SLD, Wiosna i partia razem, osobno, no żadne z nich do Sejmu się według mnie raczej nie dostanie. Co ciekawe, gdyby doszło do rozłamów Konfederacji, to wydaje mi się, że partia Korwin, Ruch Narodowy i Korona, Oddzielnie, samodzielnie nie weszłyby do sejmu. Kiedyś bym powiedział, że partia Korwin sama da radę, ale według mnie Ruch Narodowy, przez to, że Krzysztof Bosak był kandydatem na prezydenta, odebrała no niezbyt dużo, ale jednak wyborców partii Korwin. I wydaje mi się też, że ludzie są bardziej skłonni w tej chwili zagłosować na Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka, niż na partię Korwin Janusza Korwin-Mikkego. Masz lepszą prowizję przy wsparciu przez YouTube czy Patronite. W sensie, kto mniej ci zabierze, jakbym chciał się dorzucić. Mniej więcej wychodzi na to samo, chociaż na YouTube ma się o wiele lepsze bonusy. Na przykład wczoraj opublikowałem nagranie tylko dla wspierających, gdzie pokazywałem y, świeżo zakupione przeze mnie maski przeciwgazowe. I na takie właśnie bonusy, czyli jakieś tam nagrania z zakulis, y, mogą osoby wspierające mnie na YouTube liczyć. Y, I też wydaje mi się, że właśnie przez to. Że osoby wspierające na YouTube mają y, jakiś tam dostęp do dodatkowych treści, y, to nawet dla widza bardziej opłaca się wykupić subskrypcję na YouTube niż na Patronite. Czy jesteś katolikiem? Byłem ale w gimnazjum mi przeszło. Zostałem ateistą i myślałem sobie, że wiem wszystko najlepiej, a wierzący to jacyś głupi są. Później przez pewne wydarzenia mój świat obrócił się o 180 stopni i stwierdziłem, że tak naprawdę wszystko jest możliwe. Uściślając, według mnie jest możliwe, że istnieje ten czy inny Bóg, ale z drugiej strony jest też możliwe, że na przykład stworzyła nas pozaziemska cywilizacja. W sumie, jeśli chodzi o tą obcą cywilizację, to według mnie to mogło wyglądać tak jak w filmie Prometeusz. Nie wiem, czy kojarzycie taką scenę. Prawdopodobnie będę mógł ją pokazać, bo przecież komentuję w trakcie, więc to nie jest złamanie praw autorskich. Gdzie kosmita coś tam sobie robi, nie pamiętam, coś chyba wypił i spadł z wodospadu do wody. Jego ciało jakby się rozszczepiło, jego DNA zostało tam gdzieś dalej przekazane, i tak zaczęło powstawać na Ziemi życie. I według mnie, no to jest bardziej prawdopodobne od tego, że istnieje jakaś wszechwiedząca gdzieś istota wysoko nad nami, nie wiadomo w sumie gdzie, może w innym wymiarze. Hmm, ale jest to jedno i drugie jest prawdopodobne, jedno bardziej, jedno mniej, ale niczego nie wykluczam. I to wszystko w dzisiejszym QA. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to możecie je zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, like subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.